Główne były założenia, by zespół realizował to, co mówiliśmy przed meczem. I to było realizowane. W drugiej części poprzez wpuszczenie tych zawodników drugoplanowych. Trochę odpuścili z grą w obronie i za dużo bramek potraciliśmy. I też w ataku zdarzały się błędy, no chyba z racji tego nerwów. Może zbyt szybko odpuścili sobie skoncentrowanie i to była główna przyczyna, że za dużo bramek straciliśmy. Ale jeszcze myślę, to co było w planie, jak najmniejszym kosztem zdobyć 2 punkty i przygotować się do meczu za tydzień. To znaczy my podchodzimy do każdego meczu tak samo, zmobilizowani, czy to gramy z drużyną, która jest u góry w tabeli, czy z drużyną, która zamyka naszą tabelę ligową. I staramy się podchodzić do tego wszystko tak samo. Wiadomo, że jak jest więcej bramek, mamy przewagi, to automatycznie gdzieś tam powietrze schodzi, gramy trochę luźniej i pojawiają się wszystko błędy. Jedyną taką ważną rzeczą było, by Michał Kozłowski, który wrócił do zespołu, on się ogrywał i od początku on grał całe spotkanie. Nawet Mateusza Kostrzewy nie wpuszczał, nie było takie potrzeby. Macieja Suwisza też nie męczyłem na boisku. Tu chciałem, żeby inni zawodnicy pograli i o to głównie chodziło, żeby jak najmniej, nie daj Boże, żeby jakąś tam kontuzję złapać jak potrzebną. Piłkarz ręczny to z reguły, jak mu odejmą kończynę, to wtedy nie może grać. Skręcenie stawu czy podkręcenie to nie robi nic, żeby nie zagrać. Też go w planie miałem go w ogóle nie wpuścić na boisko. On się rozgrzewał tylko po to, żeby rozgrzać, żeby doleczyć uraz taki tam drobny. Nie miał w planie w ogóle wejść na boisko. No zdarzyło się, że podkręcił, ale to w niczym nie przeszkadza, żeby zagrać w pełnym składzie za tydzień. No wiadomo, że fajnie by było mieć zespół 14 osób, które grają na tym samym poziomie, ale to chyba jest, można powiedzieć, że to jest Superliga, czy Bundesliga, a nie rozgrywki drugoligowe. No wiadomo, że takie mecze się przydają, gdzie jest ta przewaga bramkowa. Zawodnicy, którzy grają mniej w tych ważniejszych meczach, mają okazję, żeby ugryźć ten parkiet drugoligowy, żeby się powoli już wdrażać, bo przyjdzie co do czego, gdzieś jakaś kontuzja i ktoś będzie musiał zastąpić i wtedy już nie ma patrzenia, czy to jest zawodnik, który jest młody, który gra mało, tylko musi wejść i dać siebie jak najwięcej. Jeszcze nie do końca jest tak, jakbyśmy chcieli. No, na pewno wynika to z tego, że jeżeli ktoś wchodzi w 50 minucie, jest nierozgrzany i automatycznie gdzieś tam te mięśnie są pospinane i jest ciężko wejść w 50 minucie w mecz. No wiadomo, no, nie jest łatwo, ale no, trzeba wejść i starać się i grać bo nie wiadomo ile minut będzie w kolejnym meczu. Podobno byli na trybunach, przyglądali nam się, dlatego też my wszystko nie pokazywaliśmy. Dużo wiemy, mamy trochę filmów, nad tym pracujemy. Oczywiście wszystko zostaje w głowie, można rozrysować przeciwnika, ale jak ktoś zgłupie na boisku, to na to nie ma rady już. No. Wszystko zostaje w głowie i rozum będzie decydował o meczu. Myślę, że my się nakręcamy na ten mecz. Chcielibyśmy, no wiadomo, jest to mecz, na pewno mówi się o tym gdzieś, że mecz, który ustawi gdzieś tam tabelę po pierwszej rundzie. Przykładamy się do niego, już rozmawiamy na ten temat i no, będziemy się starać, żeby wywieźć z Ostródy, która jeszcze nie straciła żadnego punktu, wywieźć się od nich 2 punkty i blokować się w tabeli jak najwyżej.